tytułu mistrzowskiego sprzed roku broni województwo mazowieckie. Organizatorami finału olimpiady w piłce ręcznej są Świdnicki Klub Piłki Ręcznej, miasto Świdnica, województwo dolnośląskie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dolnośląska Federacja Sportu, Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej. Znany jest już skład półfinałów rozgrywek. Nie było większej niespodzianki. Z grupy A awans wywalczyły województwa mazowieckie i dolnośląskie, z grupy B zaś wyszły województwa świętokrzyskie i pomorskie. Wszyscy zgodnie podkreślają dobrą organizację olimpiady. Już pierwszego dnia okazało się, że Świdnica jest do tego typu imprez stworzona. No, organizacja jest bardzo dobra, jeden z lepszych turniejów, na jakich byłem. Wszystko jest poukładane, mamy bardzo dobre, no, wiemy kiedy przyjechać i bardzo dobra hala i sędziowie też. A czy z sędziami to różnie? Różnie. Jak wyniki sportowe waszego województwa? No, na razie wygraliśmy 2 mecze. Dzisiaj o 15:30 gramy trzeci. Jak wygramy, to wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca. Kto jest faworytem zawodów? No, myślę, że faworytem zawodów jest województwo mazowieckie i dolnośląskie. Czwartek jest dniem przerwy. Półfinały rozpoczynają się w piątek już o godzinie 11 w hali sportowej Zawiszów.